Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic i lecimy do Diego. Nie ma czasu do stracenia. Naprawdę ani chwili, bo to nam się przeciągnęło ostro. Bal Parvers. Wierzyć we wszystko. Przelecimy przez obóz w te pędy. Herek. Ej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jest marne dzie- No way. Do zobaczenia. Trzymaj. To nie mój problem. Nie zapłaciłem i nie zapłacę. Lepiej. Tu górą, bo czemu nie? Kiedyś takie sprawy załatwia. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Zły. To się już więcej nie... Zły niegdyś Neka szukał, nie? Ale. Dochodzimy tu do Diego. Myślałem, że w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Diego. Mam listę od Jana. Mam listę od Jana. Na nikim nie można polegać. Od co masz rację? Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. A tak, faktycznie. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Aha. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Zły powiedział mi, że znalazł... Rączka powiedział mi, że trochę się... Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Torus uważa, że przyda się nam ktoś. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Gomezem. No, to nie ma czasu do stracenia. Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia. Dzięki. Trzymaj się. Torus. Siema. Diego powiedział, że jestem już gotów, żeby spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. No i co? Zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Miło mi. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. No dobra, niech tak będzie. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Aha, okej. Co to za ziomek? Skorpion. Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? Idę się zobaczyć z Gomezem. Ty? A co z ciebie będzie za pożytek? Cienie na mnie nie narzekały. Ale my nie chcemy nawet słyszeć o cieniach. To my trzymamy rękę na pulsie. Aha. Nara, chłopie. Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam! Jeśli umrzesz, już po tobie! Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak! Rusz się wreszcie! Okej, to co? Najpierw do magów, czy do Gomeza? Idziemy do Gomeza. Kruk. Co mogę dla ciebie zrobić? Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Chcę się zobaczyć z Gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Ha. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. Tędy? No, robi się ciekawie.
Gomez jest tam. Zachowaj to dla siebie. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? No ba. Zejdź mi z drogi! Przestań się drzeć na mnie, chłopie. Blizna. Kim jesteś? Mówią na mnie Blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Wow. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. I stąd ta blizna, co? Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Aha. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. No jasne. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. Super. Arto? Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Super. Jest Gomez. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Przeszedłem test zaufania? Gdyby tak nie było, nie dostałbyś się tutaj żywy. Mam nadzieję, że stać cię jeszcze na więcej. No jasne. Przemierzyłem sporą część kolonii, mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty? Z Korkalomem. I? Z kilkoma balami w obozie Bractwa. I? Z Laresem. I? Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? I to już wszyscy? Nieźle, jak na żółto dzioba. Dostaniesz swoją szansę. Wow. To znaczy, że jestem jednym z was. Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Yeah. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Dzięki. Witaj. Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. Jaka? To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Mhm. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Dostałem Idź pancerz. Na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu Bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. No bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Jasne. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. Okej. A co my dostaliśmy za zbrojkę? Strój cienia, ochrona przed bronią 30, przed pociskami 5, przed ogniem 15. Fajne. Sira. Bartolo. Witaj, przyjacielu. Siemano. Kim jesteś? Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela, przez żywność, aż po kobiety. Oprócz tego, pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił topielcom w rzece. Orety. Sira? Odejdź.
Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Robię co chcę. Balam. No to dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. Są magowie. Zamieńmy z nimi słowo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Torres Rodriguez. Milton. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Najpierw chcę dostać moją nagrodę. Koristo każe Torresowi wydać ci nagrodę, jak tylko obejrzy ten list. Jestem sługą Innosa. Nigdy nie kłamie. A teraz daj mi ten list. Wolałbym oddać ten list Torresowi. Nie dasz się przekonać, co? Nie. Najpierw chcę zobaczyć moją nagrodę. Cóż, jeśli tego sobie życzysz, zaczekaj tutaj. No leć po niego. Pewnie masz rację. Musisz uważać na to, co mówisz w związku. Ojej. Tylko zachowaj to dla siebie. Tak długo, jak nie będę zawsze gadać. O, idzie. Teraz wiedziałem, że będę dość tej paplaniny. Ale Milton. Koristo nie był zachwycony brakiem szacunku, jaki okazałeś sługom Innosa. Ale powiedział, że możesz iść do Torresa i odebrać zwyczajową nagrodę posłańców. Ludzie zawsze gadają. Do zobaczenia! Okej. Torres. Witaj! Mam dla ciebie list, ale najpierw chcę dostać swoją nagrodę. Dlaczego nie porozmawiasz z Miltonem? Już to zrobiłem. Rozumiem. Mam tu twoją nagrodę. Pokaż mi list. Teraz. Oto on. W nagrodę otrzymasz pierścień siły. Wow. To niezwykle rzadki artefakt. Z pewnością bardzo ci się przyda. Z pewnością. A teraz idź stąd. Dzięki. Bonus do siły 5. Spoko. Witaj. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Spoko. Chciałbym zostać uczniem tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. Jasne. Do zobaczenia! Zagadajmy sobie z Rodriguezem. Witaj, przyjacielu. Siema, szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltona. On się zajmuje kurierami. Przepuść mnie! Torres? Witaj! Co słychać w świecie magii? Nie twój interes! O! Witaj! Szukam arcymistrza. Szukam... Zgłoś się do Miltona. Kurde, pospinani, nie? Pogadajmy lepiej oczy. Mogę tu wejść? Zawsze. W dzisiejszych czasach nie można wyleczyć. Damarok. Witaj. Koniec. Nie chciałbym być teraz w jego stronie. Nie da się wierzyć w wszystko. Zróbmy to. O ja pierdzielę. Kurde blade. Dobra. O wow. Co tu? Wino, wyciąg magicznej energii.
Okej, okay, spoko, całkiem porządnie. Ale pięknie. Kurde, aż zapiszę. Ej, czy ten wątek, który teraz leci, nie przewija się w Nordmarze w Trójce? Konkretnie ten jeden fragment z tą fujarką, nie wiem jak to określić. Dobra. Ej, fajne tu mają skarby. Podoba mi się to, elegancko. Mamy wszystko. Idziemy do Koristo. Pogadajmy lepiej o ciebie. Chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe w sumie. Są jacyś magowie. Jest Drago. Wszystko w porządku? Jasne, w jak najlepszym. Przepuść! I Koristo. Siema. Witaj. Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz. Łe. Nie, to nie. Mamy 30 siły, możemy jakąś lepszą broń znaleźć. Jeszcze coś z Miltenem mogę? Witaj. Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Okej. No ale byłem tam. Do zobaczenia! I co? Skip. Za Gomeza! Za Gomeza. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Pokaż. Niewykończony miecz. Miecz sędziego. 30. A my co mamy za broń? 25, ej. Miecz bojowy. Kurde, biorę bojowy. Strój kopacza, już niepotrzebny, nie? Wytrychów mamy ile? 13. Wezmę 7. Wezmę sobie 7. Przehandluję skrzydła. Cóż to za fajne księgi ja ukradłem. I dorzucę rudę. Pyk. Make a deal. Miecz bojowy. Spoko, co? Za Gomeza! Handluj, nie gadaj. Pyk. Nawet fajny. Stone. Za Gomeza. Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Wiedziałem, od razu wiedziałem. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się Skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Okej. Całkiem uczciwe. Może powinienem jeszcze z 5 punktów dorzucić do jednoręcznej, co myślicie? Siekacz. Za Gomez. Zawsze. Małomówny siekacz z niego, nie? To już się więcej nie powtórzy. Zagadajmy z tym łebkiem tu, Skorpion. Za Gomez! Możesz mnie nauczyć walczyć. Ale tylko strac. O, nie może, okej. Jest jeszcze Skati, nie? I co ty na to? Za Gomez! Udało mi się, zostałem przyjęty do obozu. Gratuluję, chłopcze. Dobrze ci radzę, trzymaj się blisko Diego. Do Gomeza lub Kruka idź tylko, jeśli masz coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Spoko. Jak się masz? Nowy obóz nie sprawia nam zbyt wielu kłopotów. Bardziej martwią mnie te świry z sekty. Okej. Okay. Zagadamy z Diego. Za Gomeza!
ciężka zbroja cienia, 1200. Trzymaj to, się. Możemy to wziąć od razu, nie? Za go... Drogo, ale... Broń 40, pociski 5, ogień 20, fajne. Ej, biorę to. A masz dość rud... No ba. Trzymaj się. Pyk. Za... Elegancka zbrojka. Dobra, teraz... Teraz, co się dzieje na bagnach? Nie chciałbym być. Chyba nie mamy zbytnio wyboru, co? Wierzyć we dzisiejszych czasach. Za go. Nie można polegać. Lepiej się w nic nie bakować. Do zobaczenia. Trzymaj się. Nigdy się nie nauczył. Mam już dość tej Zachowaj to. Ja nie wiem, zawsze mi się wydawało, że ten Graham ma mapy w domu, w skrzyni. A to skrzynia pusta, nie? Graham. Za Gomeza! Za Gomeza! Czym on handluje tak w ogóle? Jasne! Plan starego obozu, mapa kolonii. No taki. Dobra. Idziemy naprzód. Mamy kawał drogi do przebycia. Nie ma co tracić czasu, nie? Za go! Zły. Ach, kurczę, jeszcze arena. Tak długo, jak tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powstrzymają. W sumie czemu nie? Pogadajmy lepiej. Nie zbawi mnie tych kilka chwil. A może Fisk coś dla nas ma? W sensie jakąś broń, może będę mógł od niego kupić. Czas, kiedy takie sprawy załatwiano. A ludzie inaczej. Zawsze gadają. Myślisz, że... Za Gomeza! Za Gomeza. Cóż. No nie. Trzymaj. Od razu wiedziałem, że będę mógł być teraz w jego skórze. To się chyba nie zmienić teraz. Łyłyły. No nie, nic ciekawego. Pewnie masz rację, że teraz w jego skórze. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. I mamy deala fajnego, okej. Myślał. Chodźmy dalej. To nie było zbyt mądre. Mamy 26 punktów. Skończ te. Spoko. Od razu wiedziałem, że nie będę dalej słuchał tej paplanki. Być jednak ziarno. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Idziemy na arenę. Co to za ziomek? Cień. Jeszcze siły mogłem doładować w sumie, nie? Ale mamy ten pierścień. Nie ma tragedii. Skati. Za Gomeza. Jasne, że za Gomeza. Broń jednoręczna, poziom drugi. Biorę. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Aha. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. I znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. Spoko. Od razu idę na arenę. Zapiszemy sobie i wchodzimy, nie? Tam już na nas czeka łypek. Karim. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Żeby to się kiedyś zmieniło. Boisz się, że oberwiesz tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? To patera. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie!
Już dosyć tej... Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Leszczyk. Zobaczmy, no, kto się wziął. Ej, o co tu chodzi? Co to miało być? Chciałem powiedzieć coś o twoich ramionach, ale zobaczyłem twoją mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Kurde, dlaczego on do mnie strzela? Może nie mogę go okraść? Dobra, słuchajcie, nie mam pojęcia, o co chodzi. Za każdym razem, jak wyzywam Karima, zabija mnie z Kati. Chce się bić. Nie. W takim razie możemy zaczynać. Dawaj. Chodź za mną. Nie chciałbym teraz być Okej. Myśla. Czekaj, za Gomez. I co, wszystko gra, tak? Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze pożałujesz! To możemy zapisać, tak? Udało się. Następny Karim. Zobaczmy. Smażone mięso. Idziemy. Patologia. Nie wiem, o co chodzi. Idziemy do obozu na bagnie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się chyba nigdy nie skończy. Ludzie zawsze. Nie czaję, jak to działa. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Kiedyś taka sprawa załatwiało się. Tak długo jak. Jeśli myślisz, że. Myślałem. Od razu wiedziałem, że Może. Skończ ten problem, mięso. Lepiej się do tego nie mieszać. Tędy? Lepiej się do tego nie mieszać. I tutaj na górę. Myślałem, że to się już skończyło. Dziwne, nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy co. Nie przypominam sobie, żebym miał z tym kiedykolwiek jakiś problem. Ale mniejsza z tym na razie. Może jak wrócę, to się ogarną. Zobaczymy. Na razie idziemy zobaczyć, co się dzieje na bagnach. Gomez się niepokoi. No, walkę z Kirgo mamy odhaczoną, nie? O, dziwne. Kolejna dziwna rzecz dzisiaj. Mamy mistrz 10% krytyka. Spoko. Tam cmentarz orków, nie? Cmentarzysko orków, oczywiście. Ale to nie na tą chwilę. Na razie idziemy podsłuchiwać na obóz na bagnie.
Jakbym sobie skrócił drogę wodą. Ogólnie by się chyba dało. Tak mi się wydaje. To z tym wodospadem mogłoby być triki, nie? Z dobrym lądowaniem na dole. Piszemy sobie. I do obozu już nie będziemy wchodzić. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.